Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będę kontynuował temat moich poglądów politycznych. Będzie to druga i ostatnia część na ten temat. Postaram się w tej części, słuchajcie, zawrzeć te tematy, których nie poruszyłem wcześniej. To jest po pierwsze. I uzupełnić tematy, które poruszyłem. Ponieważ po prostu zabrakłoby mi czasu na skompilowanie całości. A nie chciałbym kasować poprzedniego filmu. Zatem zacznijmy. Sprawy społeczne. Jestem zdecydowanie za tym, żeby ludzie zarabiali swoje pieniądze. To znaczy, żeby państwo tak działało, żeby nie trzeba było płacić 500+, prawda, innych tego typu rzeczy. No tutaj Stanisław Żółtek powiedział o tak zwanym menelowym plus. No aż tak może bym tego nie ujmował, bo jestem generalnie przeciwnikiem zbyt ostrych sformułowań. Natomiast uważam, że lepiej by było, gdyby państwo działało w kierunku takim, żeby po prostu, tak jak mówię, ludzie po prostu dobrze zarabiali. U nas zarobki są w porównaniu z krajami zachodnimi niskie, nawet w porównaniu z tego, co wiem, z Republiką Czeską. Natomiast uważam, że lepsze jest 500+ niż nic. Ponieważ musi być jakieś wsparcie dla rodziny, natomiast uważam, że lepszym wsparciem dla rodziny jest, tak jak mówię, no po prostu tak skonstruowane są podatki, żeby ojciec rodziny mógł dobrze zarabiać, żeby matka, prawda, nie musiała pracować, jeżeli nie chce tego robić. Jeżeli chce, to jest to jej prywatny wybór. Tak ja to widzę. Kolejna sprawa, no to sprawa przestępczości. Ja tutaj o tym mówiłem wcześniej, natomiast chciałbym to rozwinąć. Jestem za tym, żeby przestępcy w więzieniach pracowali. Jestem za, bym to określił bardziej, nie tyle za więzieniami, co za po prostu, to źle brzmi, nie chodzi mi tutaj o obozy pracy, prawda, tak jak to bywało dawniej, tylko tak jak na przykład mamy to w przypadku Stanów Zjednoczonych, czyli mamy choćby więzienia prywatne. Jestem jak najbardziej za tym, żeby istniały więzienia prywatne, na zasadzie oczywiście podpisywanych umów z państwem, prawda, i zarządzanych prywatnie. I tutaj więźniowie pracowaliby na posiłki i tak dalej. Jeżeli by więzień nie pracował, otrzymywałby oczywiście, no, bo miałby prawo do tego, żeby nie pracować, otrzymywałby zdecydowanie gorsze jedzenie, gorsze warunki pobytu i tak dalej. Tak z tego co wiem jest na przykład w Niemczech. Niemcy tutaj mają taką zasadę, jeżeli nie pracujesz, no to masz gorsze warunki w więzieniu. I proszę bardzo, możemy tak zrobić. Natomiast jestem też zdecydowanym przeciwnikiem tego, żeby na przykład alimenciarzy wsadzać do więzień, ludzi, którzy popełnili drobne przestępstwa. Bardziej jestem za tym, żeby oni odpracowali swoje czyny, swoje, prawda, rzeczy, które zrobili źle. Tak uważam, że tak to wygląda. Jeśli chodzi o kwestie takie, bym powiedział, za którymi duża część społeczeństwa jest, czyli na przykład typu kara chłosty i tak dalej, powiem szczerze, nie wiem, czy jestem za, bardziej byłbym jednak za. Natomiast uważam, że żyjemy w takim społeczeństwie, a nie innym. Żyjemy w takim, w takiej epoce, środowisku historycznym, że byłoby to źle widziane. W związku z tym bardziej jestem po prostu za ciężką pracą. Bardziej mi, na przykład bardzo podobał mi się Rudolf Giuliani, który po prostu kazał odpracowywać na przykład młodzieży, chociażby malowanie graffiti i tak dalej, zniszczenia mienia, tego typu rzeczy. Tylko naprawdę ciężką pracą, taką, żeby po prostu człowiek już miał tak serdecznie dosyć,
że następnym razem by się milion razy zastanowił, czy warto coś takiego uczynić. Po prostu uważam, że prawo musi odstraszać przestępcę, że większość ludzi przestępstw nie popełnia i po prostu prawo ma być odstraszające bardziej niż resocjalizujące. O, w ten sposób bym powiedział. Nie wkładałbym aż takich środków na resocjalizację, bardziej bym kładł na taką zasadę tak zwanego dozowania strachu, to znaczy po prostu tego, żeby człowiek, który ma coś zrobić złego, najpierw 10 razy się zastanowił. Jeżeli chodzi o policję, to jestem za finansowaniem policji dosyć dobrym. Natomiast również jestem za wymaganiem, to znaczy policja powinna być szkolona dobrze, powinna umieć strzelać, powinna umieć bronić obywatela, ale na zasadzie również i chociażby takiej, że obywatele mieliby prawo jakiejś kooperatywy z policją, mam tu na myśli chociażby wybory, że powinny być powszechne wybory, na przykład na prawda, dzielnicowych chociażby, prawda? Żeby to ludzie decydowali o tym, kto jest dzielnicowym. I dzielnicowy powinien również móc znać bolączki i sprawy swoich, prawda, tutaj można powiedzieć podopiecznych, tak? Swoich obywateli, ludzi, którzy na niego głosowali. W ogóle ludzi ogólnie, prawda? Kolejna sprawa, jak już mówiłem, to rozszerzę, jestem za tym, żeby społeczeństwo, czy też ludzie mieli prawo do posiadania broni, skoro masz prawo do życia, masz prawo do obrony tego życia, również masz prawo do, słuchajcie, obrony przed opresywnym państwem. Na tej zasadzie. Dlatego też to po prostu rozwijam, ten temat. Dalej rozwinę politykę zagraniczną, dlatego że nic kompletnie nie mówiłem o Rosji na przykład. Jestem za tym, żeby z Rosją, żebyśmy mieli jak najlepsze stosunki. Z tym, że również na tej zasadzie, że na przykład żądamy i powinniśmy twardo żądać zwrotu wraku ze Smoleńska. Wiem, że prawdopodobnie nic już tam z tego nie zostało, ale chodzi o zasady. Rosja nie może i nie powinna mieć prawa traktowania nas jak kolonii. Federacja Rosyjska konkretnie. My jesteśmy odrębnym państwem, oni są odrębnym państwem i na tej zasadzie powinniśmy tutaj działać. Jestem również za przekopem Mierzei Wiślanej, za tym, żebyśmy po prostu uniezależnili się od Rosji w tym względzie. Ale też jestem przeciwny jakimś ruchom, powiedzmy, nazwijmy to wprost rusofobicznym, ponieważ trzeba tak działać, żebyśmy działali, tak jak mówię, na zasadzie wzajemnego partnerstwa, chociaż wiem, że Rosja nigdy nie chciała tym partnerem dla Polski być. Przez całą historię, żeśmy walczyli ze sobą wzajemnie, żeśmy się zwalczali bardzo ostro. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli Rosja będzie miała przed sobą silnego partnera, to znaczy takiego partnera, który może dać jej w zęby, i to mocno, to wtedy będzie nas szanować. Tacy są Rosjanie, taka jest Rosja. Tak to wygląda. I my musimy przede wszystkim siebie szanować, żeby nas szanowali inni. Ja narody wschodnie troszeczkę znam. Byłem na wschodzie, zarówno Polski, jak i byłem na wschodzie tutaj dalej, bo byłem i na terenie dzisiejszej Ukrainy zachodniej, jak i na terenie Białorusi, jak i na terenie Litwy i Żmudzi. I interesuję się tymi krajami od dawna. I wiem jedno, że Rosjanie szanują silnych. I tak było zawsze. I dlatego z Rosją musimy mieć takie kontakty, że musimy sami siebie szanować.
To samo, jak już mówiłem wcześniej, w przypadku Izraela. To samo w przypadku Niemiec. Chociaż, tak jak mówię, są to zachodnie kraje, prawda? Ale musimy przede wszystkim szanować siebie, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. To jest podstawa w ogóle czegokolwiek. Dalej, kwestia bliskich nam historycznie Węgier. Jeśli chodzi o Węgry, to czy Rumunię, prawda, czy Bułgarię, to powinna być to część Międzymorza. Powinniśmy umieć się tutaj wzajemnie porozumieć, dogadać, przede wszystkim z Węgrami, z Czechami, Słowacją również, z tymi krajami. Staramy się dogadać na zasadzie budowy dróg wspólnych, na zasadzie współpracy wojskowej również, na zasadzie współpracy turystycznej i każdej możliwej innej. Przede wszystkim wiadomo jest jedno, że Międzymorze jest przeciwwagą dla potęgi Francji i Niemiec. I my musimy tą przeciwwagą być. Dlatego też to, tak jak mówię, rozwijam. Bo my mamy inne troszkę poglądy, inne prawda, zasady. Nasze kraje są jednak wciąż oparte o cywilizację, szeroko pojętą cywilizację chrześcijańską. U nas na przykład aż tak bardzo tak zwane LGBTQ nie przyjmuje się. Jest to troszkę inne, tak jak mówię, podejście. Polacy jednak są bardziej konserwatywni. I tutaj, jeżeli chodzi o Międzymorze, to jestem, tak jak mówię, na zasadzie równości. Natomiast nie wiadomo, jakby tutaj rozstrzygnąć kwestie wielkościowe. To znaczy, mam na myśli to, że Polska prawdopodobnie wpłacałaby najwięcej. To znaczy, i tutaj według sprawiedliwości powinna najwięcej decydować. Natomiast jest to kwestia dogadania się, porozumienia wzajemnego, prawda? Zawsze można się dogadać. Co to, bo o tym mówiłem również wcześniej, federacji z Litwą. Dlaczego jestem za federacją z Litwą? Z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że Litwa jest krajem bliskim nam. Myśmy tworzyli kiedyś wspólnotę, jedną Rzeczpospolitą, oczywiście również z Białorusią. Z Białorusią byłoby znacznie trudniej, ponieważ Białoruś jest teraz w bardzo silnej odbicie wpływów rosyjskich, dlatego raczej byłoby niemożliwe tutaj stworzenie jedności. Natomiast z Litwą jest to bardziej możliwe. Przeszkodą jest tutaj działanie polityki litewskiej, która jest polityką antypolską. Natomiast trzeba byłoby się starać tak robić, żeby rządy na Litwie były jak najbardziej propolskie, jak najbardziej Polskę na Litwie promować. Dlaczego? Dlatego, że byłoby to z korzyścią dla Litwy, ponieważ Litwa miałaby osłonę jednak dość silnego państwa, jakim jest Polska. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, my mielibyśmy na przykład szerszy dostęp do morza, jak również mielibyśmy też choćby możliwości tutaj szersze działania na Wileńszczyźnie, prawda, która kiedyś należała do II Rzeczpospolitej. Wiadomo, była tak zwana religiada, prawda, co nam Litwini tutaj zarzucają. Natomiast, tak jak mówię, no tak to wyglądało po prostu. I ja tak to, moi drodzy, widzę. Czyli dlatego jestem za federacją z Litwą, że
Po prostu jest to z korzyścią dla naszych dwóch krajów. Z tym, że federacja na tej zasadzie, że oni mają własną politykę wewnętrzną, prawda? Natomiast wspólna byłaby polityka zagraniczna. Jedyną rzeczą w polityce wewnętrznej, którą byłbym za tym, żeby istniała wspólnie, to jest tak zwana polityka moralna, to znaczy to, żeby i na Litwie, i w Polsce był na przykład zakaz aborcji, LGBTQ i tak dalej, tego typu rzeczy, żeby jednak tutaj to było wspólne, natomiast odrębne podatki, prawda, odrębna policja, odrębne sprawy, bym powiedział, wszelkie inne, poza tak jak mówię, polityką moralną. Co do Ukrainy, to jestem za tym, żeby tutaj zdecydowanie walczyć z banderyzmem, z wszelkiego rodzaju, prawda, pomnikami Bandery i tak dalej. Na takiej zasadzie, że po prostu, no, skoro chcecie wejść do Unii Europejskiej, proszę bardzo, ale najpierw rozbierzcie pomniki Bandery. Nie dlatego, że my się wtrącamy w waszą politykę, tylko dlatego, że ideologia dącowa, czy też ideologia, z której korzystało OUN, a również jeżeli chodzi o OUN, to w tym przypadku Ukraińska Powstańcza Armia, która była zbrojeniem OUN B, czyli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Banderowców, żeby po prostu to była polityka morderców, zbrodniarzy i szowinistów. I skoro w Niemczech pomniki Hitlera są zakazane, czy Goebbelsa, prawda, nie znajdziemy ulicy imienia Goebbelsa albo Göringa, czy też, nie wiem, Adolf Hitler Plac w Berlinie, tak samo nie życzę sobie, żeby były ulice Bandery, prawda, czy innych zbrodniarzy na terenie Ukrainy. Bandera był terrorystą, że przypomnę jeszcze. Został skazany w Polsce na karę śmierci, zamieniony na dożywocie w II Rzeczpospolitej. Jeżeli chodzi o Białoruś, to zdecydowanie jestem za tym, żeby nie wtrącać się w politykę Aleksandra Łukaszenki. To znaczy, o co mi tu chodzi? Chodzi mi o to, żeby nie wspierać organizacji typu Angeliki Borys i tak dalej. Polska w te sprawy wtrącać się nie powinna, powinniśmy natomiast współpracować z Białorusią jak najszerzej, jest to możliwe na polu kulturalnym, gospodarczym i tak dalej. Jestem zwolennikiem tego, co robił minister Waszczykowski, to znaczy tego, żeby jak największe tereny Białorusi, a najlepiej cała Białoruś, no, działała na zasadzie ruchu bezwizowego. To przede wszystkim to. Jak najszerszą współpracę gospodarczą z Białorusią i żeby Białorusini czuli się dla nas partnerem. Jeżeli to możliwe, również byłbym za federacją z Białorusią, natomiast nie wiem, jak to w tej chwili sytuacja wygląda. Prawdopodobnie zbyt duża siła wpływów rosyjskich. Natomiast jestem przeciwny wspieraniu wszelkich ruchów, prawda, antyłukaszenkowskich i tak dalej. Bardziej jestem za tym, żeby pokazać, prawda, prezydentowi Białorusi, że jest możliwe inne rządzenie, że jest możliwe rządzenie bardziej łagodne. Na takie zasady, jak kiedyś była współpraca Litwy i Królestwa Polskiego, czyli Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego, że Litwini widzieli i sami chcieli, żeby się polonizować, prawda? Tak samo chciałbym, żeby Białorusini widzieli, że integracja z Zachodem, a przedstawicielem tego Zachodu jest Polska dla nich, jest opłacalna. Na tej zasadzie. To do Bliskiego Wschodu, jak już mówiłem, jestem za tym, żeby
Polska była szanowana na Bliskim Wschodzie, żebyśmy odbudowywali Irak, Syrię, prawda, w tej chwili i tak dalej. Żeby tamtejsza ludność widziała, że my ich szanujemy, prawda? Że my budujemy im szkoły, budujemy im drogi. Po to, żeby, tak jak mówię, żeby oni widzieli, że ich szanujemy, że szanujemy ich poglądy polityczne i tak dalej, tak? O Izraelu już się wypowiadałem. Z Izraelem uważam, że powinniśmy mieć twardą politykę, zdecydowaną i nawet ostrą momentami, ponieważ Izrael jest krajem zdecydowanie antypolskim i świadczą o tym wypowiedzi polityków izraelskich, chociażby Szymona Peresa, że na przykład Polacy nie powinni znać własnej historii poza Jedwabnem, prawda? Że to niby my tutaj mordowaliśmy Żydów, to mnie szczególnie jako historyka oburza. Warto zajrzeć do książek chociażby Jana Marka Chodakiewicza na ten temat i tyle w temacie. Jeżeli chodzi o kwestie, powiedzmy, dalsze, troszkę rozwinę kwestie moralne, to znaczy kwestie na przykład posiadania narkotyków. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem posiadania wszelkich narkotyków, natomiast jestem za czymś takim, co jest w Czechach, to znaczy w zależności od tego, jaki narkotyk się posiada, taka jest za niego kara. To znaczy im mocniejszy narkotyk, tym oczywiście wyższa kara finansowa. I co jeszcze? Jestem za tym, żeby można było mieć na przykład medyczną marihuanę za zgodą lekarza. Ponieważ pomaga ona na przykład chociażby na Parkinsona i tak dalej. W związku z tym ratujemy życie ludzkie i tutaj zgoda lekarza, proszę bardzo, tak? Jak najbardziej jestem za tym i to popieram. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o inne kwestie, to przejdźmy teraz troszkę do wojska. To znaczy, ja troszkę mówiłem o armii. Jeśli chodzi o armię, jestem zwolennikiem armii przede wszystkim zawodowej, ale również tego, żeby były szkolenia dla narodu. Prawda? Na przykład co jakiś czas, powiedzmy co pół roku, co roku. Nie wiem, w zależności od tego, jakby tutaj można byłoby to jakoś rozstrzygnąć, prawda? W jakiś tam sposób. Każdy posiadałby w swoim domu mundur, broń, tak jak jest w Szwajcarii. I byłoby szkolenie, prawda, na tej zasadzie oparte, ale tą zasadniczą częścią byłaby armia zawodowa dobrze opłacanych żołnierzy. Nie wiem, ile ta armia powinna liczyć, nie jestem od tego fachowcem, prawda? Są od tego fachowcy, oni powinni tutaj decydować. Jestem za tym, żeby w Polsce rządził apolityczny rząd fachowców. I teraz przejdźmy do kwestii politycznych typowo, czego nie omawiałem wcześniej, to znaczy jestem zwolennikiem likwidacji urzędu premiera. Jestem za tym, żeby zamiast premiera był prezydent, żeby to on miał swój gabinet, on decydował o większości spraw, tak jak to ma miejsce na przykład chociażby w Stanach Zjednoczonych. Za silną władzą prezydenta, ponieważ prezydent jest wybierany przez naród i jest on reprezentantem narodu. Nie ma tutaj innego typu, prawda, wyboru i właściwie to on powinien decydować o większości spraw.
Być oczywiście kontrolowanym w jakiś tam sposób przez parlament, tak żeby nie doszło do dyktatury. Natomiast tak bym to widział. Generalnie jestem za monarchią typu średniowiecznego, natomiast wiem, że jest to niemożliwe do wprowadzenia, więc to jest możliwy też system prezydencki i za takim systemem jak najbardziej zdecydowanie jestem. I na koniec, co bym zapisał w konstytucji, jakie najważniejsze prawa. Przede wszystkim prawo do życia każdego obywatela od poczęcia do naturalnej śmierci, prawo do obrony tegoż życia, czyli posiadania broni między innymi. I oczywiście wzmocniłbym tutaj w konstytucji władzę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Także to tyle, słuchajcie moi drodzy. I no cóż mogę jeszcze powiedzieć, no to to, że przede wszystkim starałbym się generalnie rzecz biorąc korzystać z doświadczeń innych krajów, które były skuteczne i doświadczeń naszych własnych, które były po prostu skuteczne. Są też na przykład moje podejście do kwestii medycznych. Wiadomo, że Singapur jest najwyżej, więc trzeba byłoby dostosować zasady tam panujące do naszych warunków, prawda? I na tej zasadzie, prawda, bym to robił. Jeszcze słuchajcie na koniec, bo o tym zapomniałbym. Oczywiście kolejnictwo, prawda? Czyli drogi i tak dalej. No to tutaj przede wszystkim zacząłbym od torów, od wymiany torów, bo to jest najważniejsze, nie tyle wymiana pociągów, to wymiana torów, zwiększenie liczby torów, torowisk i tak dalej. Od tego bym przede wszystkim zaczął. Tak jest na przykład w Republice Czeskiej. Tam nie mamy jakichś super nowoczesnych pociągów. Ja byłem w Republice Czeskiej, więc wiem, widziałem. Natomiast tam do każdego pipidówka można dotrzeć pociągiem. Ja bym chciał, żeby to było w Polsce. Również chciałbym, żeby była większa konkurencyjność, jeżeli o to chodzi. I zdecydowanie większa punktualność. Dlaczego konkurencyjność? Dlatego, że dzięki temu mamy możliwość na przykład zakupu choćby tańszych biletów, możliwość możliwości, prawda, tego typu. Nie powinno być pseudo konkurencyjności, to znaczy, że mamy PKP, a tutaj dzieli się na różne spółki, nie, tylko powinny być to spółki od siebie niezależne. Natomiast jeżeli chodzi o tory, to wszelkie tory, wszelkie, prawda, tego, tutaj jakby infrastruktura powinna należeć do państwa, natomiast do spółek prywatnych powinny należeć poszczególne, prawda, pociągi. Już typowo do spółek prywatnych. Na tej zasadzie bym to, słuchajcie, widział. I tutaj starałem się o jak największą konkurencyjność. Także to tyle. Słuchajcie, moi drodzy, i z Panem Bogiem, szczęść Boże, wszystkiego dobrego życzę. I to jest druga, ostatnia część o polityce. I najważniejsze jest to, słuchajcie, żebyśmy, to co kiedyś mówił Janusz Korwin-Mikke, z czym się zgadzam, żeby istniał apolityczny rząd fachowców. Żeby fachowcy zajmowali się polityką, a nie politycy, prawda? To jest dla mnie najważniejsze. Znaczy, żeby w rządzie byli przedsiębiorcy, żeby byli ludzie, którzy się znają na danych rzeczach, a nie ludzie, którzy się na tym kompletnie nie znają, nie rozumieją działania gospodarki, nie rozumieją działania wspólnot ludzkich i tak dalej. Powinni zajmować się tym, tak jak mówię, fachowcy. I za tym przede wszystkim jestem i tego bym sobie i Wam z całego serca życzył. Szczęść Boże, z Panem Bogiem. Marcin Wiśniacki, jak zawsze, dobra polityka.